Dzisiaj chciałbym Was zabrać w wyjątkową podróż na północ Szkocji do portu rybackiego Baki, obok którego znajdziecie usta znanej wszystkim rzeki Spey. Mając na myśli usta, mówię, że jest tam ujście rzeki Spey do morza. Mniej więcej właśnie w tych okolicach, czyli obok portu rybackiego Baki w 1825 roku powstała destylarnia Tokienil. Destylarnia malutka, która na początku swojej działalności dawała sobie jeszcze radę, ale jak się zbliżała końcówka XIX wieku, no i whisky znalazła się na tej fali wznoszącej pierwszej złotej ery, ona już nie dawała sobie rady, była po prostu zbyt mała. W dodatku, jak mówią przynajmniej źródła historyczne, miała problemy z zaopatrzeniem w wodę, w związku z tym ona przestała funkcjonować. Na jej miejscu w 1871 roku Alexander Wilson stworzył nową destylarnię, którą nazwał Inchgower. Co więcej, sprzęt z tej zamkniętej destylarni Tokienil właśnie trafił do destylarni Inchgower. Gdyby się zastanowić nad tym, co oznacza nazwa Inchgower, no to tutaj musimy podzielić całą nazwę na dwie części, na dwa słowa, które zostały poddane zangielszczeniu. Pierwsze słowo inch oznaczało wyspę albo nawet coś, pewien obszar, powiedzmy pole, natomiast gauer to było zangielszczone słowo, które oznaczało kozę albo kozła, czyli można powiedzieć, że Inchgower to nic innego jak wyspa kóz albo kozłów. Powstała w 1800, jak wspomniałem, 71 roku, no i działała w sumie dobrze do lat 30. XX wieku, kiedy niestety nie dała rady kryzysowi. Jak pamiętacie, na początku XX wieku, czyli w XX roku w Stanach ogłoszono prohibicję, no jednak rynek ważny dla whisky szkockiej, zatem no, brak możliwości wysyłania whisky na swój główny rynek sprawił, że jednak te funkcjonowanie destylarni bardzo mocno się ograniczyło. No i mimo to, że w 1933 roku do władzy doszedł Roosevelt, który zlikwidował czy zniósł prohibicję, no to jednak te wiele lat dosyć ciężkich ekonomicznych spowodowało, że destylarnia ogłosiła bankructwo w 1936 roku. Co ciekawe, aby ją uratować, był to chyba pierwszy przypadek w historii whisky szkockiej, wykupiła destylarnię Rada Miejska tego miasteczka rybackiego Baki, czyli pierwszy raz w historii, kiedy destylarnia należała do Rady Miejskiej. Kupiła ją za niewielkie pieniądze, niektóre źródła mówią o 1000 funtów, niektóre mówią o 1500 funtów. No i dwa lata później sprzedała ją, znów tu jest rozbieżność, jedni podają, że za 3000, drugie źródła, że za 6000 funtów firmie Arthur Bells & Son. Co by nie mówić, w przeciągu 2 lat zarobiła na niej 100%, no i destylarnia trafiła w ręce no, dużej, renomowanej firmy, która 3 lata wcześniej kupiła chociażby destylarnię Blair Atoll czy Dovetown. W 1966 roku nastąpiła rozbudowa tej destylarni, z 2 alembików pojawiły się 4, no i tak mniej więcej jest do tej pory, chociaż obecnie, w obecnym milenium, nie tak dawno temu, destylarnia przeszła zupełną modernizację i teraz możecie sobie wyobrazić, że ona jest w pełni zautomatyzowana i wystarczy jeden człowiek do tego, żeby całą tą destylarnię prowadził, pilnował. W sumie komputery pilnują, a pan pilnuje komputerów. Tak to mniej więcej wygląda. Destylarnia jest bardzo ciekawa, przede wszystkim dlatego, że od samego początku do tej pory idzie niejako pod prąd trendom. Oczywiście mówi się, że w tej chwili rynek poszukuje whisky delikatnej, słodkiej, owocowej, no i większość pewnie można by gdzieś w ten nawias wpisać. Natomiast Inchgower robi wszystko odwrotnie.
po to, żeby na końcu ta whisky smakowała zupełnie inaczej. Nie była lekka, nie była delikatna, nie była owocowa. Nie będę opowiadał o całym procesie produkcji i czynnikach, które wpływają na ten charakter Inchgauer whisky, ale powiem krótko, że po pierwsze, w trakcie procesu zacierania, czyli kiedy ten przemielony słód jęczmienny jest zalewany gorącą wodą, mamy możliwość otrzymania czegoś, co się nazywa cloudy wort lub clear wort, czyli ta słodka ciecz, która wypłukała już ten cukier, może być albo transparentna, przejrzysta, no i wtedy teoretycznie, mówię w dużym uproszczeniu, otrzymujemy ten delikatny, taki owocowy new make, lub może też być, jak sama nazwa wskazuje, cloudy, czyli mętna, osiąga się to mniej więcej w ten sposób, że mamy te takie grabie, które rotują, mieszają tą wodę i jeżeli szybko ją mieszają, to wiele cząstek tego przemielonego jęczmienia zostaje zawieszony gdzieś w tej cieczy, sprawiając wrażenie, że ona jest mętna, ale to nie tylko jest wrażenie tego, że ona jest mętna, ale jednocześnie to właśnie sprawia, że gdzieś na końcu otrzymamy ten destylat, który ma zupełnie inny charakter. Czyli po pierwsze szybki proces zacierania, później mamy szybką fermentację, która nie pozwala na to, żeby się w trakcie otrzymywania tego alkoholu w kadzi fermentacyjnej, żeby się wydzieliły związki estrowe. One się wydzielają dużo, dużo później w trakcie fermentacji, w momencie łączenia czy integracji ze sobą kwasów i alkoholu. Czyli mamy również szybką fermentację, mamy szybką destylację, co sprawia, że jest mały kontakt tych oparów alkoholu z miedzią. Mamy mocno zagięte w dół te tak zwane line arme, czyli te ramiona odprowadzające opary, co uniemożliwia zjawisko refluksu, więc te ciężkie frakcje przedostają się też na koniec. No i finalnie to, co otrzymujemy w tym tak zwanym new make'u, to nie jest lekki, owocowy, delikatny alkohol, tylko jest on silny, mocny, dobrze zbudowany, mocno pikantny, korzenny, taki przyprawowy. Więc destylarnia wyjątkowa, jeżeli chodzi o ten charakter i ma w sobie jeszcze pewne, w tym new make'u możemy odnaleźć pewne pokłady takiej woskowatości, co pewnie można by porównać, chociaż nie chcę, broń Boże, tego robić jeden do jednego, chociażby z whisky z destylarni Kleinlich. To tyle na szybko o historii. Oczywiście destylarnia, która produkuje ponad 3 miliony litrów alkoholu rocznie, niemalże całość, a przynajmniej 99% produkcji przeznacza na blendy, to znaczy jako jeden ze składników whisky blendowanej. Jest to główny składnik chociażby whisky blendowanej Bell's, która jest jednym z najlepiej sprzedających się blendów chociażby na rynku brytyjskim. Jest też składnikiem chociażby blendu John Walker. W związku z tym oficjalne edycje butelkowane przez destylarnię można policzyć na palcach pewnie jednej ręki. Mieliśmy faunę i florę, florę i faunę, bodajże 14-letnią. Mieliśmy edycję jako Rare Malts i wydaną przez firmę Diageo i to praktycznie wszystko. Natomiast miejscem, gdzie możemy kupić, zdobyć i spróbować whisky z destylarni Inchgauer, to są firmy niezależne. Jedną z nich jest firma niezależna James Eady, która notabene miała swoje stoisko na festiwalu Whisky Life Warsaw, gdzie mogliście, przynajmniej ci, którzy byli, spróbować szerokiej oferty przeróżnych single casków, które firma przynajmniej dwa razy do roku butelkuje. W trakcie tego najnowszego butelkowania pojawiła się właśnie beczka, jest to single cask z destylarni Inchgauer. Co można o nim powiedzieć? Jest to single cask, jak powiedziałem, czyli cała beczka, cała pojemność beczki w ilości 314 numerowanych butelek trafiło wyłącznie na rynek polski. Jest to 10-letnia single cask, destylowana w 2012 roku, zabutelkowana w 2022 roku. Pierwsze 9 lat spędziła w beczkach po Bourbonie, po czym przez kolejne 16 miesięcy, czyli niecałe półtora roku, została poddana procesowi finiszowania w sherry
Oloroso Hogshead, czyli takiej 250-litrowej beczce. Zabutelkowana z naturalną mocą 57%, no i taka trafiła na rynek polski. Wszystkim tym, którzy lubią eksperymentować z whisky i lubią próbować nowych whisky, bo nic innego jak próbowanie nie pogłębia i nie poszerza naszych horyzontów i doświadczeń aromatyczno-smakowych, więc ponieważ jest to destylarnia i whisky wyjątkowa, specyficzna, jakże odmienna od wielu innych dostępnych na rynku, gorąco ją polecam. No i jest dokładnie tak, jak mówiłem. Oczywiście czuć tutaj beczkę poszery, to definitywnie, nie ma do tego żadnych wątpliwości. W związku z tym mamy te takie nuty szerowe, charakterystyczne. Mamy trochę takich przypraw. Myślę, że najbardziej tutaj się wybija cynamon, ale mamy także skórkę pomarańczy. Mamy takie nuty porannego espresso, więc idzie w tym kierunku, ale czuć też taką moc, taką pikantność tej whisky. No i w smaku zdecydowanie jest to typowy charakter Inchgauer, czyli mamy nuty przypraw, mamy imbir, mamy trochę pieprzu, mamy też takie nuty korzenne. Powiedziałbym, że może to są też takie orzechy albo migdały, więc to się wszystko kręci wokół tego i ona w dodatku jest taka, ma taką przyjemną, kremową, maślaną czy wręcz oleistą konsystencję na języku. Według mnie bardzo ciekawa whisky, wielowymiarowa, ale jednak kładąca nacisk właśnie na tą moc, na tą pikanterię i na tą korzenność czy wręcz ziołowość. No i teraz przechodząc do meritum, jest to cała edycja, czyli beczka zabutelkowana w ilości 314 sztuk, która się pojawiła w Polsce. Cała partia jest przeznaczona na wyłączność dla sieci sklepów Lidl. W związku z tym dla tych, którzy by chcieli posiąść taką butelkę, jedynym miejscem, gdzie mogą ją sobie zarezerwować, jest winnica Lidla. Zatem gdyby ktoś z Was był zainteresowany, jeszcze raz powtórzę, 10-letnia single cask Inchgauer, moc 57%, 314 butelek tylko na polski rynek i tylko dla winnicy Lidla. Zatem jedyna możliwość rezerwacji zdobycia takiej butelki jest odwiedzić stronę winnicy Lidla i tam dokonać rezerwacji. Osobiście polecam, bardzo ciekawa rzecz. No i dla tych, którzy zdecydują się na zakup, będę wdzięczny za informację, jak Wy tą whisky odbieracie, jak Wam ona zasmakowała. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnym odcinku.